Jesteśmy tuż po uroczystości wręczenia nagród w konkursie filmowym Dumny ze swojej roli, organizowanym przez Top Agro Polska, a ze mną zdobywca Nagrody Publiczności, pan Konrad Szokaluk, ale znany chyba wszystkim bardziej szerzej jako youtuber Szoko 12. Gratuluję serdecznie tej nagrody. Skąd pomysł na film? Długo czasu zajęło jego nakręcenie? Skąd pomysł na film? No, pomysł na film to już od dziecka gdzieś tam, jak te konkursy właśnie były organizowane przez Top Agro Polska. No ale jakoś tak, nie wiem, nie było czasu na to, może też chęci, inne zajęcia były, a teraz w tym całym natłoku mojej pracy, gdzie dom, rodzina, praca, gospodarstwo, w ostatni dzień zgłoszeniowy, czyli to był chyba 15 października, stałem rano, przeważnie jak rano, tam godzina 6, 5, jak montuję swoje filmy, no i postanowiłem, że zrobię jakiś film. Tego materiału do tworzenia było dużo, dzisiaj wiem, że ten film na pewno wyglądałby troszkę inaczej. Na pewno w innej scenerii by był, no ale to może w przyszłości zrobimy coś innego, tak? Jak będzie ku temu okazja. Ile czasu zajął montaż? No, dobre 3 godziny. Czyli 3 godziny wystarczyło, żeby wygrać 3000 zł w głosowaniu publiczności. Tak, tak. Muszę o to zapytać. Pieniądze będą przeznaczone na gospodarstwo, na rozwój kanału, czy może na jakiś wyjazd feryjny z rodziną? Na pewno też szykuje się kolejny zakup kamery, GoPro kolejnej. Może pójdzie część na remont, który obecnie jest w tym Ursusie słynnym. Albo i może tak jak pan właśnie powiedział, na jakiś właśnie odpoczynek, na wypoczynek, który no, należy się nam. Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy za udział w konkursie. I państwa zachęcamy do tego, żeby śledzić topagar.pl. Będą nowe konkursy, akcje i ciekawe rzeczy, które będziemy robić dla was na topagar.pl. I zachęcamy do oglądania kanału Szoko 12, gdzie będzie można naszego laureata oglądać na bieżąco. Do zobaczenia. Zobaczenia.